Cześć, ja jestem Marlos, a to jest poradnik. Tak, robię poradnik dotyczący cs Tak jak widzicie, pewnie po miniaturce, po nazwie filmu. To nie jest mój autorski poradnik, tak. Ja go też znalazłem na internecie. Ale pomyślałem, że czym więcej tego będzie w internecie, tym na pewno do większej ilości osób trafi. Co, co dokładnie się czym zajmiemy? Zajmiemy się grafiką w Contest strajku. Global Offensive. Tak, dokładnie, czyli CSGO. Są na stronach programy do, do właśnie poprawienia grafiki, że gra jest żywsza, że, że właśnie te detale są bardziej widoczne, ale na stronach aktualnie nie mogę Wam pokazać, bo nie, nie mam tego linku żadnego, ale na stronach jest tam napisane, że z, można dostać za to bana na meczach, nie wiem czy turniejowych, ale na pewno na jakieś tam. Kurcze, żeby nie wprowadzić w błąd, są tam poszczególne kategorie mecz, gry. W CSie, które 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 za które można dostać bana. Ja sam z tego nie korzystam. Nie wiem, czy polecać to, czy nie. Tutaj nie wnikam. Jeżeli korzystacie, możecie napisać w komentarzu. A chcę wam pokazać sposób, przez który otrzymacie tą samą jakość, a nie dostaniecie za to na pewno waka. Albo ani waka, ani bana, ani nic, bo nie znajdą wam tego. Tu nic nie zmieniacie w plikach Steama, tylko w swojej karcie graficznej. Pewnie większość osób już wie o co chodzi, a ci, co nie wiedzą, no to tak. Musimy mieć kartę Nvidia. Karta graficzna Nvidia. Ja na przykładzie Nvidia pokażę, jeżeli macie inną kartę. No, niestety to możecie już wyłączyć ten poradnik, bo, bo nie pokażę na innej. Nie mam aktualnie żadnej innej karty graficznej. Na przykład NVIDIA klikacie i wchodzicie w. O, tutaj mam. W reguluj ustawienia kolorów pulpitu. No, jak to klikniecie, schodzicie tutaj do, pod punkt trzeci. Cyfrowa poświata. To czym więcej tego dacie, tym jest lepiej. No, właśnie, chyba by tego. Na podglądzie tak, na podglądzie tego nie widać, ale uwierzcie mi, możecie to sobie zrobić i. Sedam i dam na setkę. Ja aktualnie tak sobie gram w CSA na, na tych ustawieniach, że to na 100%. I naprawdę jest różnica i zaraz wam pokażę jaka jest różnica. Ja włączę CSa. A wy chyba tego nie będziecie widzieć, będę się musiał, Będę musiał dorobić tą kartę. No dobra. Tak, czy pojawi się CS? A nie, pojawi się. Tylko w jakimś takim dziwnym oknie. No ale dobra, to i tak nie o to mi chodziło przecież. Eee, jaka jest tego wada... No i jakie są tego wady i plusy już wam mówię. Eee, wada jest taka, że to nie jest tylko na CS-a, tylko na cały wasz pulpit. Plusy są takie, eee, że że naprawdę zmienia jakoś gry i zaraz wam to pokażę. Tak jak mówię, wy na pod Jezus. A nie, dobrze, na botę. Wy na podglądzie tego nie widzicie. Ale zaraz wam pokażę, po prostu zrobię zdjęcie. A, bo screena też nie mogę tam zrobić. Kurczę. Zrobię zdjęcie. O, zrobię zdjęcie telefonem i zaraz wam tutaj gdzieś pokażę. W prawej po prawej stronie jak to u mnie wygląda na monitorze. I jak to wy widzicie aktualnie niby na nieustawionym tego. Jest naprawdę duża, duża różnica tego. No, i, i chyba tyle, co takich ważniejszych rzeczy miałem powiedzieć. Za to waka nie dostaniecie. Możecie śmiało to, to używać. Tylko sobie pójdę do jakiejś tam drużyny. O. No i, no i chyba tyle. Co, co, co tutaj mogę wam poradzić z tego? Nie wiem, czy zdjęcia z telefonu będą jakoś widoczne tak ładnie ale, ale tylko w ten sposób wam mogę pokazać jak to wygląda w, w, u mnie na monitorze, dobra, zrobiłem aktualnie zdjęcie. I wam się gdzieś tutaj pojawi po prawej albo lewej stronie. Jak to wygląda u mnie na monitorze, a jak to wygląda aktualnie w grze? No, w grze... Jak w grze, jest to zupełnie inna... Inaczej to wygląda. U mnie musicie uwierzyć mi na słowo, że to jest dużo, wszystko jest jaśniejsze, żywa jest gra, to na pewno. I postacie, modele przeciwnej drużyny są bardziej widoczne. Jeżeli komuś pomogłem takim krótkim poradnikiem, jak sobie poprawić troszkę jakość w CS-ie, to naprawdę możecie z tego śmiało korzystać, za to nie ma waka. Co najlepsze, nie spadają dzięki temu FPS-y, bo z programów spadają od 10 do 20, 20 FPS-ów. Może spaść. Nie musi, ale może. Przez zmianę w karcie graficznej nie spadną Wam FPS-y. I to, I to jest właśnie plus tego. A minus no to, że jeżeli wyłączycie już CSS, już Wam się znudzi ta gra. To na takich jaskrawych ciężko na przykład sobie na pulpicie coś robić, i to już musicie za każdym razem schodzić i zmniejszać do połowy chociaż. No bo to zupełnie troszkę zmienia kolorystykę. kolorystykę całego pulpitu. I ciężko coś, cokolwiek dostrzec na, na takiej kolorystyce, ale, ale chyba, chyba warto. Nie, nie dostaniecie za to waka, nie będzie z tym problemów. Ustawić też to nie jest trudno. Więc, jeżeli komuś pomogłem, możesz zostawić łapkę w górę, subskrypcję i, i polecić innym. Z góry jeszcze mówię, bo to już na koniec filmu, tak szybko. Kolejny odcinek, który się pojawi, bo ten, co teraz nagrywam, będzie, będzie jutro 18. A kolejny odcinek będzie w piątek, 21. I w piątek e, będzie odcinek specjalny, bo to będzie konkurs. E, zrobię. No, wszystko będzie podane na konkursie, ale będzie trzeba tylko napisać komentarz. I w ciągu tam kilku dni, planowałem tydzień, ale może będzie to troszkę krócej, e, na live lub po live, nie wiem do końca jeszcze, jak to będzie robione. Wybiorę jedną lub dwie osoby z tych komentarzy i wręczę im klucz do CSGO, będzie można wygrać darmowego CSa, taki event na 700 subskrypcji, więc mam nadzieję, że do tego czasu wbijecie 700 subskrypcji zwłaszcza, że już jest 690, jak teraz aktualnie patrzyłem więc jeszcze 10 subskrypcji, macie jeszcze trochę czasu i, i warto, bo CSGO za darmo to zawsze jakieś na smurfa się przyda, a wystarczy tylko napisać komentarz więc tak, jeżeli komuś pomogłem, zostawiacie łapeczkę. Jeżeli nie pomogłem, czy tam macie inną kartę, to po prostu wychodzicie z filmu, też możecie go ocenić, jeżeli chcecie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, poradnikach, filmach, piosenkach. Trzymajcie się. Cześć.